Siemanko widzowie, z tej strony Anmax i witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj nagrywam Scar Crusher, a ze mną jest... Siema. Kacper. Dzisiaj jest RP. Zaczynamy już. Dobra, ja sobie biorę... Czekaj, do ilu? Do tylu. A mustek jest za VIP-a? Jezu, jak mi tu ciężko chodzi. Oj, no i wybrałem zły pojazd za 2 biliony. Za ile? 2 biliony. Ale to jest policja! Super. O, to biorę. Dzisiaj nastąpi, widzowie, zmiana, myślę, że w mojej pracy. Jeszcze zobaczymy, jak to tam wyjdzie. Czekajcie, bo muszę wam powiększyć. A nie, dobrze, macie ekran. Tylko wam ucięło. No to nic. Tylko ta policja jest bez sygnałów, nie? No trudno. Dobra, no to... RP. Jak będę trąbił do policji, to znaczy, że jadę na sygnale, dobra? Dobra, RP jakby coś. A, jakby coś, to policję nie możesz łapać, bo to jest sytuacja jakby. Ale powiedzmy, że to jest prewencja, czyli że mogę łapać. Nie, no dobra. Każda policja może złapać. No, łapy, no grom nie. Grom. Znaczy grom też może, bo to jest policja. Oni, każdy może jak coś zrobi ktoś. No tak, no ale jakby na miejscu kroczy 10 km, to oni nie. Dobra, RP. Dobra, widzowie, jedziemy sobie. Teraz tutaj w lewo. Pojedziemy sobie na komisariat trochę. Było bez ograniczeń, a tu było 150 na tych obrzeżach. Zaraz zmienimy tą policję, bo ona jest za wolna. Gdyby był jakiś pościg czy coś, to wiecie, to będzie za słabie, nie? Ale dobra. Oczywiście możecie zostawić lajka i subskrypcję pod tym filmem. Subskrypcję na kanale, to oczywiście do tego zachęcam. I no. Dobra, uznajmy, że tu zmieniam auto. Oj. Myślałem, że tam może być taki parking na górze, ale chyba coś nie wyjdzie. O, wyjdzie tyłem, dobra. Wyszło, wyszło, widzowie. Dobra. Zmieniamy. Dobra, mamy policję. O! Zatrzymujemy tego pana. Dzień dobry. Dzień dobry. Poproszę tę wykresówkę, tachograf, prawo jazdy, ubezpieczenie i dowód osobisty. Proszę. Sprawdzimy. Sprawdzimy na Discordzie, bo dałem tam bazę. Dobra, tutaj wszystko. Okej.
Dobra. Czekajcie, bo ja sprawdzam widzę. Wszystko jest ok. Tutaj jeszcze sprawdzę, czy pojazd jest uszkodzony. Dobra, może pan jechać. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Pojedziemy za nim, zobaczymy, co on, gdzie on jedzie. Co to było za niebezpieczny jakiś manewr? Oj, wezwanko. Dobra, blokujemy drogę. Dobra widzowie, lecimy na komisariat, bo z tymi dokumentami chyba coś było nie tak. Muszę zobaczyć dokładnie, obejrzeć. Ojej, ile tu było w tym parku? Co to było? Właśnie miałem takie wrażenie, że z tym samochodem to będzie duży problem. No, no dobra, trudno. A nie! Dobra, sprawdzimy. Dobra, sprawdzimy tutaj te dokumenty. A to co to jest? Ej, co za link? Tajemniczy. Dobra, mam daciki. O, tu jest jeszcze stare imię. Edytuj wątek. Tu mandaty jeszcze, czekajcie, jedną rzecz zrobię tutaj na Discordzie i tutaj Maxi. Dobra. Wszystko gicik. I nad tą zmianą pracy muszę sprawdzić, ile zarabia jedna osoba. To teraz Kacper się odciszy. Czy mnie słyszy? No. Informuję wszystkich tutaj, że zmieniam pracę na kierowca autobusu. Okay. Kierowca zarabia... Co? No wiesz, nie musiałaś mi tego mówić. Po nagrywce mógł ci powiesz. To zarabia 4000 to się zarabia. Więc my zmieniamy tutaj pracę. Policję zostawiałem, bardzo miło było. Ale się już zmyło. I teraz tak, bus chyba. Ten busik, bo ja mam słabe busy. Ten to w życiu.
No ten. O, Busini, bierzemy Busini, dobra. Muszę sprawdzić jeszcze te stare przystanki autobusowe, przystanki 98. Dobra, dobra, już mam te mandaciki, te przystanki i lecimy. Pierwszy przystanek jest spawny, czyli załóżmy tu. Dobra, nikt nie wsiada, to jedziemy. Drugi jest tutaj. O kurde, driftik. A właśnie, co to było? Ja chyba jednak wrócę na tego policjanta. Jeszcze się zastanowię na poważnie. Dobra, teraz gdzie mam następny? A, na tej wielkiej górze. No to musimy objechać tutaj cały park. No się pojechać, aż tam będzie się zaskakiwało i dopiero tam zawrócić, bo tu nie można zawracać. Jak mi spowoduje ten człowiek wypadek, to ja po prostu będę żądał takiego odszkodowania. Że naprawdę, dobra, już widzowie, tutaj lecimy. Jezu! O, ja pierdzielę. I tutaj zawrócimy. Ojej, autobus się rozbił. No cóż, bywa. Trzeba pojechać wymienić. Ale wtedy już pojedziemy tylko na wielką górę. Albo dobra, będziemy na razie takim jeździć. Bywa po prostu. Wymieni się po wszystkich przystankach. Mnie jakoś dziwnie śledzi. Nie, no to była gruba przesada. Dzień dobry. Ucieka mi ten człowiek. Ja go zgłaszam na policję. Wrócę do tej policji. Ja wiem, kto to był. Ale jak ja tym czymś uciekł? Dobra, jedziemy teraz na przystanek na Wielką Górę. Później pojadę na policję, widzowie. Ale dobra, jedziemy najpierw jeszcze wymienić ten autobusik. Ojej, on nie chce mi hamować, Jezu. Dobra, teraz jedziemy na Wielką Górę, bo tam mamy ten przystanek. No właśnie, ja nie za bardzo wiem, kto to był. To jest najgorsze. Pojadę zgłosić zeznania na policję. Jeszcze jedziemy na Wielką Górę i dodam sobie jeden przystanek na dwóch górach. Ja nie wiem, kto to był, naprawdę, ale jestem ciekawy. Dobra. Ktoś tam jedzie za mną, ale to nie ten, bo to jakiś inny samochód. Dobra, jedziemy najpierw tutaj na przystanek, później jeszcze na tamtą górę. Pytanie, czy ten autobus mi tu wjedzie. Bo mam, myślę, że może nie wjechać, dlatego że po prostu tutaj może być problem. A nie, nie ma już problemu. Dobra. Dobra, widzowie. Dobra. Dobra, widzowie, czekajcie chwilkę, ja zaraz wracam. Już jestem. Kto to tutaj mi... Oj, czekajcie, bo spadnę z tej góry. Dobra, widzowie. Właśnie ten człowiek miał maskę. I to jest najgorsze. Czekajcie, widzowie, chwilę jeszcze.
Filmik będzie trochę długi. Kacper jednak udało się. Jej. A później jeszcze ci poza filmem coś powiem. Dobra. Jedziemy na tą drugą górę teraz do tego przystanku, ale ten człowiek miał maskę i to jest najgorsze, Jezu! Boże drogi. Kto to jedzie z jakimś plugiem? Jezu, widzowie, nie! Znowu zaraz we mnie ten człowiek jakiś huknie. Dobra, jedziemy. Dobra, tutaj się zatrzymujemy. Tu jeszcze nie ma przystanka, ale tutaj się zatrzymujemy. Co ten człowiek robi? Jezu! Nie, no i co ja zrobiłam? Ale zrobiłem go. Dobra, idziemy. I przez niego wpadłem w przepaść. O, będzie zawracał, będzie jakaś akcja może. Dobra, parku. Widzowie, i tak musimy objechać tą górę piękną. Czemu ten człowiek na mnie trąbi? Ma pan problem? Problem ma pan? Niech pan się zatrzyma! Niech pan się zatrzyma! Będziemy zmuszeni taranować. Trudno. Będziemy, widzowie, autobusem taranowali drugiego człowieka. Na szczęście nie mamy ludzi. Niech pan się To była gruba akcja, ale dobra, lecimy. Gdzie Jezu! I kolizja. On żyje. Wychodzę tyłem. Rozwalanka. Dobra, znowu trzeba wymienić autobus. Wymieniamy autobus. No i jedziemy od nowa na te przystanki, bo się nie udało. Teraz tak, koło mechanik. Czyli tutaj pierwszy przystanek. Załóżmy, że on będzie tu w środku. Dobra, wyjeżdżamy i teraz jest drugi tam. Później jest góra. Góra policja. No jedź mi tym autobusem, ciągle autobus. Typie, nie widzisz, że wyjeżdżam! Dobra, jedziemy. Drugi jest tutaj. No jedź, autobus, halo, jedź. Dobra. Przystanek zaliczony, zaraz jedziemy zawrócić na sam koniec. O, pierwsza kamera, fajnie. Jezu, czekaj. Jezu! Fajnie to wygląda. Ale jednak będziemy na tej. Dobra. Dobra, i tu zawracamy. Jedziemy teraz na te dwie góry, później koło policji.
problem? Chyba pan ma problem. No chyba nie. Widzi pan, jak pan szybko jedzie? No, nie jechałem wcale szybko, no w ogóle. Zaraz panu rozwalę tą kolę. Albo na autobus śmieszny. No to akurat miasta, ja za niego nie płacę. A niech we mnie tylko walnie ten tir. Dobra, ja rezygnuję z tej pracy, ja wracam do policji. To była najlepsza praca, ja sobie dodam silniej środki. Czekajcie chwilę. Już taka chwilowa przerwa techniczna, ale już wracamy i czekajcie, już dodam sobie środki za to. Mak. I teraz mam 14. Dobra, ja będę policjantem. Już się boję tego gracza tam. Czekajcie, sobie batona będę, ja otworzę sobie go. O, dobra. Pojedziemy na komendę. Ej, co mi się zbugowało jakoś? Dobra, my sobie tu parkujemy. Czy czegoś pan potrzebuje? Nie. Co pan tu robi? Czemu panu zwisa... Proszę wyjść z auta. Ale czemu? Pan zwisa auto, pan chce popełnić samobójstwo. Nie! Ja się stoję i patrzę piękne widoczki. Dobra. Teraz pan jest w ludziach, jak pan nie będzie chodzić po tym samochodzie moim. No właśnie, co pan nie chodzi po samochodzie? Dobra, widzę. Dobra, jedziemy. Dobra.
Dobra. Tak się mało teraz odzywam, bo jem, nie? Ale pojadę kontrolować prędkość. Uba. Dobra. Dzisiaj może z Kacprem, jak się zgodzi i będzie chciał, to z Emergency Response Liberty County nagramy jeszcze. No to kontrola. Kontrola! Proszę zjechać na pobocze. Nie dobrze, tylko wysyła na szybko, bo się spieszy do pracy. Nie ma szybko. Poproszę dowód osobisty, prawo jazdy, dowód rejestracyjny, proszę bardzo, tutaj kartę pojazdu. Kartę. I poproszę jeszcze ten. Już nic nie poproszę. Sprawdzamy. Taki tutaj. Ile tu pan miał mandatów? Ojejejejej. Zero. Ja mam mandatów. No, właśnie. Tak. A te stare się liczą? Nie. A, nie, dobra. Dobra. Ale tutaj dużo tych mandatów było. No, było. No, powiem ci szczerze. Dobra. Dobra, LP. Dobra. A może pan szybciej? Przepraszam, ale ja tutaj... proszę pana, proszę mnie nie upominać. Ja już jestem spóźniony, proszę pana. To pan trzeba to było... Nie wiem, co trzeba było. Dobra, niech pan jedzie. Niech jedzie. Dobra, do widzenia. Zobaczymy, gdzie on się tak spieszył, widzowie. Dobra. Jedziemy. O, dzień dobry, już jestem. Przepraszam za spóźnienie. O, bo jestem spóźnienie też. O. Dobra, już idę się ubrać i biorę śmieciarówkę. Dobra. Czekajcie, widzowie. Jestem już. Dobrze. Zobaczymy, gdzie on jedzie. Kontrola! Dzień dobry. Dzień dobry. Poproszę prawo jazdy. Poproszę prawo jazdy, wykresówkę, tachograf, dowód osobisty, kartę pojazdu, dowód rejestracyjny, pozwolenie na przyczepę,
I jeszcze dokumenty przyczepy, kartę przyczepy. Proszę! Matko łaska. Ale mam szybciej, bo ja mam długą drogę przed sobą. To pada ciężarówka? No nie, z pracy. No to ta przyczepa jest nielegalnie sprowadzona i muszę ją panu odebrać. No nie! No tak, tutaj jest, się nie zgadza w ogóle, tutaj jest, że ona jest skradziona. Rozumie pan? Szukajcie. Czekajcie. A nie, czekajcie, muszę coś doczytać jeszcze. Bo chyba jednak nie jest kradziony. Dobra, już wszystko jest okej. No jest super, proszę pana. Tylko, jak pan znowu zatrzyma potem... O, no zatrzymam, no. Zatrzymam! Dobra, jedziemy. Jedziemy za nim, zobaczymy jaką on ma tą trasę, gdzie on jedzie. A, tylko przypomnij mi, ile mogło się jechać na autostradzie? Już nie pamiętam. 150. A nie 200? Nie. Dobra. A nie, 250! No, tak też mi się wydawało chyba. O ja! Co? Potrzebuję chyba karetki. A nie, dobra, przez przypadek kliknąłem R-kę. Chyba tego nie było, bo te zakręty naprawdę są samobójcze. Ale już później to wiesz, no poszedł. Ale to chyba było ten drugi odcinek już w Skarklasie? Tak. No, w drugim odcinku, drugim sezonie drugiego, drugim odcinku drugiego sezonu umrzeć, super. Dobra, jedźmy tutaj na lotnisko. Do firmy tego faceta, bo dalej mi się z tą ciężarówką coś nie zgadza. W sensie nie tego faceta, tylko tego właściciela, tylko to on nie ma. Dobra. O ja! Ja! Dobra, przynajmniej nie mocno. Dobra. Jedziemy. Teraz wjeżdżam na autostradę, widzę. Dobra, jedziemy. Dobra, 220 widzowie, osiągnęliśmy 230, 35, 242 widzowie. Nie spodziewałem się tego i zaraz nas wybije w kosmos pewnie, ale jeszcze nie. Ja! Widzowie, 250, 60, 70!
Oj. Jezu! Dobra, widzowie. Lecimy sobie tutaj. W ogóle już filmik 40 minut trwa. Ile? 40. Matko Boże. Potrzebuję chyba straży, karetki. 112, operator, halo. Halo, odbiór. Potrzebuję tutaj na parku wyczynowym pomocy, bo jakby taki wypadek. Dobrze, przyjdzie straż pożarna. Dobrze. A jakby coś, nie mamy jeszcze ludzi. My nikogo mamy, ale nikogo nie wzięliśmy tutaj na grzewki, ale to niby ja wsiadę, ale to będzie inna osoba. Mamy Kacper, ale nikt nie ma odblokowanej. Ale co? Strachu. No tak, ale też nikogo nie widzieliśmy tutaj na grzewki, nawet żeby był cywilem. No. Dobra, no to poproszę, widzowie, widzicie co tu się stało. Halo, a karetka może też przyjechać? Chociaż może mnie nie być potrzebne, bo ja rozmawiam. A gdzie dokładnie? O tu właśnie. No. No. To się stanęło. No jakby. Słup. Proszę pana, to nie jest nawet potrzebna pomoc, bo widzę, że panu wszystko okej. Okay. To potrzebna lazeta. Nie, ja pojadę tym. Do widzenia. Do widzenia. Widzowie, będziemy jeździć takim radiowozem. Pojazd jest 100% sprawny do ruchu. Dobra. Ja bokiem w drzewo, no nie wierzę. Ten radiowóz odniesie zniszczenia 100%. Przecież on nie ma koła. Łoja! Łoja! Jak to w ogóle było normalnie? Wywaliło mnie z Robloxa, Kacper. Słyszysz? Kacper! Co? Robloxa mi wywaliło, więc będziemy już kończyć ten odcinek. I to by było na tyle, więc widzimy się już w kolejnym i do zobaczenia!